Witam w CWHU 1.9.3 to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu HQM Project Ozone, więc. Tu widzicie nasz reaktor kochany, on aktualnie jest yy, po prostu tym kroteum zalewany, cały, i jest zrobiony to trochę inaczej. Yy, pisaliście, żebym, że to działa w ten sposób, tak jak ja myślałem, że muszą. Dotykać tych prętów, żeby to działało Więc zrobiłem tutaj, jak widzicie Taką szachownicę I powinno działać Wszystko cacy Po wewnętrznej stronie jest, są diamenty Jak widzicie, tutaj A po tej drugiej stronie Znaczy po tej drugiej stronie Po wszędzie indziej będzie Ten kryoteum I dlatego też mam nadzieję, że Będzie to działać mega super Tu się jeszcze zalewa, ale tu już mamy Gotowe to tylko muszę jeszcze zakryć to tym i zobaczymy jak bardzo dobrze będzie to działać. Ja Jest tutaj cały czas to za zalewane. Wygląda przy tym fajnie. <laughs> Dosyć fajnie wygląda powiem Wam szczerze. No i zobaczymy lada moment jak to będzie wyglądało. Dodatkowo też dostałem informację o tym, że są problemy z barelami dymi. Jeżeli woda... E nie jest stałym źródełkiem, tylko płynie, i wtedy to może powodować spadki e, wydajności. Więc poprawiłem to i woda jest stała. Zyskałem bardzo mało FPS-ów, ale troszeczkę zyskałem. No, może dwa FPS -y więcej przy tym miejscu. No, patrzcie, jestem teraz. Im dalej się oddalam od tego miejsca, tym przybywa mi FPS-u. Im się przybliżam, to bum, przejść. No ale. To tylko ma podziałać do momentu aż yy, zrobimy zadanie z zapełnieniem yy, tego Deep Stars Unit całego. A myślę, że w tej w tej tutaj yy, w tej tutaj w tym, tej szybkości jak to powiedzieć W tym progresie, w tym, tej szybkości powinno to dosyć szybko przyjść. Yy, trochę mi zajęło budowanie tego reaktora. Ale mam nadzieję, że będzie dużo, 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 bardzo dużo energii. Eee, właśnie, mam nadzieję, że będzie bardzo dużo energii z tego, więc co? Ja będę dalej. Aha, jeszcze pokażę Wam tutaj. Zrobiłem ulepszony Magma Crucible na maksa, jeżeli chodzi o szybkość. Eee, mamy tutaj właśnie ulepszony, nie to, to jest. Są tutaj wszystkie upgradey do właśnie szybkości i tylko do szybkości, więc dosyć szybko to tworzy yy, i to tutaj jest tworzone przez yy, Energy Condenser MK2. Diamentowe bloki idą na krotelum dust i wtedy to tak, tak wiecie działa dalej. Postawiłem to gdziekolwiek, ponieważ to jest jednorazowe, tylko jest potrzebne do reaktora, a to mi pozwala po prostu nie będąc przy komputerze, gdy się to tworzy. Więc. E, jest mi to na rękę, bo jeżeli bym miał za każdym razem wkładać e, Krylteum das i non stop wiecie, tanki przenosić tutaj. To bym chyba zwariował, tak by to długo trwało. A to już chyba z dwie godziny się nalewa. Dwie godziny. No, ja na, na, zacząłem. Tutaj ogarniać reaktor o 10 rano, już jest 15, więc trochę 3-4 godziny odkąd zautomatyzowałem to trochę się tego tutaj leje, ale myślę, że warto poczekać, więc ja będę dalej tu czekał i do zobaczenia za chwilę. No dobra, więc tutaj sprawa jest zakończona z zalewaniem reaktora i teoretycznie zrobiliśmy wszystko, co muszę zrobić. Są diamenty i tak dalej. Zostaje tylko odpalić nasz y, reaktor. Więc. Będę ostrożny, jestem, żeby tutaj czasami nie popsuć czegoś, ale muszę jeszcze tutaj oczywiście te dać, więc to jeszcze trochę potrwa. Ups, i się nie mogę pomylić. Bo jak się pomylę, no to teraz jest taka dupa. I muszę tu jeszcze raz zalać. Żeby to naprawić. Mm. A dlatego się nie chcę mylić. Ok. To za chwilę powinno zniknąć. O już. Super. Może ja to zostawię na razie, żeby to wiecie, jak coś gdzieś się pomylę, to po prostu. Od razu automatycznie mi to yy, zaleje. Ok. okej, okay, więc prawie skończyłem już robić tutaj reaktor. Tylko zostało kilka ostatnich bloków do postawienia i możemy przetestować, ile będzie energii generować. Mam cały czas gdzieś zapisane, a tu jest. Ile generowało wtedy bez ulepszeń jakichkolwiek i no, tamta wersja reaktora. Tutaj jest, ten reaktor jest zupełnie inny. Więc zobaczymy jaka będzie poprawa. Jeszcze trochę. Jeszcze jeden i. Jest. Zrobił się. Trochę tu śniegu jest, ale zalegowało. Ale reaktor jest. Więc teraz paliwo i wyjście też tego. Eee, cały czas się Multiblock tworzy? No nieźle. Paliwo mamy tutaj. I tu mamy. Czekaj to jest. Czemu? No tak, wyjście, tutaj jest wyjście. Um... <laughs> wejdź, 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 Musimy to zrobić teraz najlepiej. Więc postawimy sobie tutaj. Nie ma tu, tu, tego tutaj. deep Storage unit. Sobie w tym miejscu postawimy i to ma MC, ma MC i translokator. Razy dwa. Tutaj. A to jest tutaj. Dobra, więc to ma MC. Może to lecieć z powrotem na tworzenie paliwa w ten sposób. Fajnie. Eee, I teraz jeszcze, oczywiście, oczywiście są inne sposoby na to, ale. Weźmiemy sobie ten cobblestone Ale to jest żerne, paliwo żerne. To nawet nie... ojej, ojeju. Ile to jest teraz ma tego? 39... 33% okej. Okay. Musimy coś porządniejszego. A powiecie co, weźmiemy yy, bloki diamentów yy, z tego łap. Bloki diamentów. O, super. Dobra. Więc reaktor się zapełnia. A może i nie zapełnia się? Wow, ale lagi odstałem, Nie wiem, gdzie gdzie chodzi. O, jeszcze więcej. No, no, ojeju, ojeju, jeszcze więcej. Już? Jeszcze? Jeszcze, kurde. Hmm. jeszcze? Czy już wystarczy ci? He? A. What? No nieźle. No nieźle. Ten reaktor po prostu wykorzystuje teraz miliony MC, żeby po prostu ruszył na pełnej parze. No ale co tam? Ale co tam? O, chyba się zapełniło. Jest pełny, kurcze. Wow, laga mam. Ale co... To... wow, spory lag. O jest! O Boż! Nie umieraj. Jeszcze mam tyle zadań do zrobienia. Nie! Wow! Ram, Ram się kończy! Całe 8 giga. Pak. 8 giga przypisane na 7650! O! o. Ej, ile tego RAMu? Dobra, już się uspokoiło. Tak, więc chwila prawdy. Odpalamy reaktor. Co ile? To, jest, to nadal nie generuje energii, znaczy nie buferuje tutaj energii, bo cała energia jest wysyłana przez tamten kabel, ale wtedy było. Mamy 200 milionów. Ciężko mi powiedzieć. Patrzcie, paliwo idzie do tego, paliwo wychodzi ale szybko. To, się, to jest to jest reaktor. To jest reaktor. Więc y, tutaj sprawa jest taka, że tego możemy się pozbyć. Hmm, 10 milionów. Więc był komentarz, że niby power tap. Nie wysyła więcej. No ale na zdrowy rozum, e, chociaż ja tak myślę, gdyby to nie wysyłało, w sensie nie nadążało wysyłać, to by się tutaj zbierała energia. Ale tutaj nie generuje się w ogóle energia, tak jakby wszystko były, było wysyłane, chyba że ta energia jest po prostu tracona. Rozumiecie. Tak jakby miała być w ogóle, tylko 10 milionów przyjmie, ale reszta leci do wojdu, że nie ma jakby więcej. Sprawdzę jedną rzecz, wiem, że to w ogóle nie ma sensu, ale i tak to sprawdzę, a to jest rzecz, najpierw sprawdzę tutaj, to ma 18 tysięcy refów na tick. I powinno być 18 tysięcy refów na Tik Ener... A to, co ja chcę sprawdzić to jest czy reszta energii, która nie zostanie wysłana, czy zostanie stracona. Bardzo mnie to ciekawi O ile ty w ogóle zadziałasz? Bo coś widzę, że nie chcesz działać czemu? No działa. 18 tysięcy. Dokładnie 18 tysięcy. No i ta energia, no jest tutaj generowana ta energia, no, no to, 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 to jest ok, Nic z reaktorem nie jest yy, nie tak. Wszystko jest tacy, dobra. Teraz drugą rzecz sprawdzę, a drugą rzeczą będzie, yy, tera, nie mam MC. Wywalę to, wywalę to, wywalę to, wywalę to i to. To zostawię sobie. Rektor Casing już nie potrzebuje. Mm, mm, jeszcze mc też było, żebym zamienił te bloki na coś lepszego, co daje więcej MC zaraz, za jednym zamachem. Um. Mógłbym to łatwo zrobić. Tylko aktualnie. Mam inne rzeczy do roboty tutaj. I to jest jakby tak na dalszy plan. sla Transla... ok, więc to będzie energia. Nie to. Max, reaktor send. Ej, chwila, chwila. Jeszcze jest Max Reaktor, plusik, send i tu postawię drugi, który daje receive, i nic się dzieje, bo konfigurę in out, in -out. 250 tysięcy refów. 250 tysięcy. Dobra. To nie jest nadal 10 milionów. Ok, ok, kolejna rzecz, sprawdzona. Hmm. Czym bym mógł to podłączyć, żeby było więcej niż 10 milionów? Oprócz tego. Mógłbym bezpośrednio podłączyć Bezpośrednio do powertapa Ten kapasitor bank No nie? Więc To schowamy Kapasitor Vibrant Podłączymy sobie to e, Może inaczej Może inaczej Bezpośrednio Proszę bardzo. 10 milionów. Dobra. Więc teraz, no, tutaj jest output maksymalny. Nie wiem, czy to, powie, czy nie wiem, czy to jest 119 tysięcy 500 czy 119 milionów 500 tysięcy, bo są tutaj hmm. max output.

99 milionów. Nadal jest tylko tyle. Dobra, więc sprawa rozwiązania. Vibrant Capacitor Bank po prostu nie może więcej przyjąć niż 10, niż 10 milionów RF-ów na TIK. To jest limit. Twardy limit tego banku. Nic więcej. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Nie jest źle. Papa. Pa. No, Powiem wam szczerze, że to nie jest żaden, żaden problem. Ależ skąd? Nie jest to żaden problem. Musimy tylko podłączyć bezpośrednio do tej kulki reaktor, bo nie możemy za pośrednictwem yy, tych Transersiverów No tych, 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 no, tych, no Zapomniałem kto się nazywa. Trans... Dimuszona B. Ponieważ jest 250 tysięcy, tylko limit. A to jest takim pożeraczem, kurde, takim. Wow! Dużo! Ile to jest? 1, 2, 3, 4, 5. Wyliczę zera. Eee, ciężko powiedzieć, bo się mi mydli w oczach. 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3. To jest 224 miliony. 224 miliony dokładnie. No tak, mega refy to będzie miliony. Jak myślicie, to jest dobry wynik w ogóle? 224 miliony? No to tego wyniku, że potrzebuje 2 tryliony na, na tych, to jest z daleko. To musił takich reaktorów postawić, a sobie policzę. No bo tak, miliony, biliony, tryliony. No to weźmy, zakrąglimy tą liczbę do 250 tysięcy milionów. Gdzie jest mój piękny kalkulator? Tu jest. No to znowu będzie wpisanie, wpisanie bardzo wielkiej ilości zer, więc to mi trochę zajmie. Dobra, nie policzę, bo chyba mój kalkulator nie jest w stanie pomieścić tyle zer. Albo mi wyszło, że 8 niby, ale to jest nieprawda. To jest... Yy... Wtedy bym miał 2 biliony. Gdybym miał 8 takich reaktorów. Wow, dużo. Dobra, więc sprawa reaktoru załatwiona. Eee... Field Max Size Reactor, Get Croton, Diamond Blocks. Jest? Jest. Ok. Wyprodukować 2. Dwa... <laughs> nie, nie chcę tego robić. 2,14 trylionów energii. Jak tam postęp nad e, tym. A jeju, ja nie wiem naprawdę, nie mam pomysłu jak ja te dwa tryliony energii na tick zapewnię. Nie mam w ogóle pomysłu, czego tu brakuje? z pełno tego, czego tu brakuje? Piecy, piec piecyki się skończyły. Dwa diamentowe te bloki wystarczą. Produkuj się dalej. Dobra, niech cię produkuje. Czegoś jeszcze tu zabraknie? Redstone to jest. To jest wystarczająco dużo. Dobra, to jest. Dalej, działające. Hmm, jak to podłączyć? Gdzieś tu chyba był wkopany kabel. Nie wiem dokładnie gdzie. Był chyba tu. Tu jest kabel. No proszę. Więc taka znowu infrastruktura... Infrastruktur. Zrobimy po prostu infrastrukturę energetyczną tutaj, pod tym, pod podłogą. Jestem obok obsydianarki. Jeszcze trochę. Jeszcze. I tu. Kopię tutaj tą podłogę, żeby mi było po prostu łatwiej widzieć, gdzie ja muszę te, te kable ciągnąć. No i co? Ciągnięcie kabla. Flux. Ciągniemy kabla. Tylko że kurczę, jest problem. Jeżeli ja to podłączę, no to tamto się zapełni prędzej czy później, a wtedy ja nie będę miał jak zrobić, jak zrobić tamto zadanie chyba, że opróżnie tamto. A to jest kupa energii. Nie wiem, co zrobić. Naprawdę nie wiem, co zrobić. Jak to podłączę, no to trochę lipa jest. Będę miał cały czas to pełne, bo reaktor jest masywny. Hmm. No, 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 nie wiem. Zobaczę jeszcze tutaj. Jak tam postęp. 2 miliony 200. 000. Super. Wow, ładnie. Ole, lagi. Minecraft! O, 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 dupa. No bo ram się kończy. Już więcej przypisać nie mogę. A tu już jest super, mega dobrze. O! 44 fps, 49, 54. Ale tam! Tam to jest masakra! Tam to masakra jest! Naprawdę. Co z tym reaktorem robimy teraz? Podłączyć ten reaktor do tego i to się zapełni. I wtedy by miał problem z ukończeniem tamtego zadania, bo zawsze mógłbym zrobić Power Monitor, ale Power Monitor z Ender IO, który mierzy ile energii co i jak, tak samo jak ulepszona wersja tego Graphical Power Monitor, jest, ma to do tego, że to działa tylko z kablami z Ender IO, a te kable mają zbyt mały przesył, żeby to ogarnąć i nie jestem w stanie tego tak sprawdzić dokładnie. Tak samo kapasitor banki też mają 10 milionów, tylko a 2,14 trylionów na tik to jest tyle, co zapełnienie tego w niecałą sekundę. Całego tak, takie pstryknięcie, pół ćwierć pstryknięcia palca, jest zapełnione od zera do pełna. Ja Nie wiem, to chyba jest nierealne. To jest chyba nierealne. Uważnie? Gdyby to było tylko RF a nie na TIK, to bym wiedział, że wystarczy, że to po prostu zapełnię, ale to jest na TIK. Trzeba produkować tyle na TIK. Albo i źle naprawdę rozumiem, nie mam pojęcia, czy ja naprawdę dobrze do tego podchodzę zadania. Czy robię sobie mega podgórkę? <grym> Ha, no dobra, dobra, jakoś to będzie. Właśnie kończę podłączać ten kabel i zrobię to jednak, ale pewnie go odłączę zaraz po tym, zobaczymy. Więc yy, tutaj buzi buzi będzie z kablami i bum, i szybko do góry. OK, Zobaczmy. Energia na dwa baty. Idzie dosyć szybko. Super. Coś mi tu nie pasuje. To jest na dwa. Podzielone. Nie, no jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Chyba. Jelorium ma 4096 MC. Blutonium, nie, Cyanite ma 1024, to wychodzi na to, że 4T to jest 1T. Okej okay. Więc tutaj byśmy chcieli podłączyć to do tego na pewno i ten... Tak, po prostu. Insert. I Always Active. Więc teraz to będzie się zamieniało dodatkowo na Yelorium. I. NL liczba. Powoli spada, więc nie musimy robić upgrade'a tutaj żadnego na speed. Ok. Więc to jest załatwione. Tak Dodatkowo, żebym wiedział, że tu jest kabel to zrobię tutaj albo szkło, albo albo jakiś inny blok. Nie mam tu w ogóle. O jest. Albo jakiś tu blok inny I się zastanawiam teraz, czy chcę zrobić inny blok, jak na przykład faktory blok, czy co? Hmm. Hmm. Nie jest to do samego końca tam, więc zrobimy to tym. Super. A tu? No, okej. Okay. Więc ta sprawa załatwiona. Reaktor jest. Jest. Dobra, tak więc y, to będzie tyle w tym odcinku. Na następny odcinek zrobimy sobie kolejne zadanie, i będzie to chyba zbudowanie dwóch y, lub więcej maksymalnych turbin, które będą działać non-stop bez ustanku bez zatrzymania. Myślę, że to będzie dobra rzecz na następny odcinek, ponieważ będzie to podłączone do tego reaktora. No i zajmie to znowu dużo czasu, dlatego kończę teraz odcinek, bo nie zdążę w tym odcinku tego zrobić. A muszę jeszcze rozplanować, jak to, to dokładnie ma być, e, gdzie te turbiny mają stać. I pewnie zrobię tak, że one będą po bokach może, albo w górę, nie wiem, czy w górę. Nie jestem pewny, przekonany tego, czy w górę zrobić. Hmm. W górę może nie, ale po bokach by było już fajnie, albo od tyłu. Hmm. No, gdzieś tutaj, nie od tyłu nie wyszło. szkło. Gdzieś tutaj będą właśnie turbiny. Dwie maksymalne turbiny. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się na razie. Pa pa! Wow, lak